Dzień dobry Państwu na najnowsze wydanie z Gierskiej Przestrzeni. Zaprasza Błażej Stencel. W najbliższy weekend, czyli pierwsze dni tegorocznych wakacji, nastąpi oficjalne otwarcie sezonu na Malince. Wszystko jest już przygotowane i zapięte na ostatni guzik. Przede wszystkim gotowy jest zbiornik wodny i plaża. Na najmłodszych czeka niesamowity park wodny, a na miłośników aktywnego spędzania czasu obiekty sportowe. Serdecznie zapraszam, aby w najbliższy weekend skorzystać z pełnych atrakcji, jakie na otwarcie sezonu na Malince zaproponowaliśmy. To nie tylko same atrakcje związane z wydarzeniami sportowymi, różnymi wokalnymi, ciekawymi akcentami, w którym można rozpocząć inaugurację sezonu letniego, zwłaszcza tego wakacyjnego dla najmłodszych, ale to także pewnego rodzaju spięcie samej inwestycji, bo Malinka, chociaż od 2 lat otwarta, dzisiaj dopełnia swojego, można powiedzieć, obrazu poprzez realizację jeszcze dodatkowych elementów atrakcji różnego rodzaju, jak plac zabaw, wodny plac zabaw, zaplecze sanitarno-szatniowe, które pozwalają w pełnym zakresie wykorzystywać jeden z najnowocześniejszych obiektów w naszym obszarze, zwłaszcza w centralnej Polsce. Szczegóły wydarzenia i cała oferta na weekend jest dostępna na plakatach w przestrzeni miejskiej oraz, jak zwykle, na stronach internetowych miasta Zgierza oraz MOSiR. Biznes nie uznaje stagnacji. Doskonale rozumieją to organizatorzy Zgierskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się 21 czerwca w gościnnych progach Starego Młyna. Nie bez powodu na dzień tego wydarzenia wybrano Dzień Przedsiębiorcy. Tegoroczne spotkanie zgierskich przedsiębiorców zdominowane było przez tematykę nowych form inwestowania, zmieniającej się sytuacji w obszarze HR, elektromobilności oraz wpływów nauki na biznes. Przy okazji dyskusji uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów. Był też czas na rozmowę z przedsiębiorcami o prowadzeniu działalności w wymiarze lokalnym w Zgierzu. Forum Gospodarcze to od lat forma wsparcia lokalnego biznesu przez miasto, a zarazem platforma wspierająca rozwój współpracy poszczególnych przedsiębiorstw. To było naprawdę mocne wydarzenie w ramach projektu edukacji ekologicznej EcoStudio Elektrosystem. Zgierz odwiedzili eksperci od recyklingu oraz gwiazdy TikTokerka Saszan i młody dziennikarz Kuba Adamiak. Przywieźli ze sobą dużo dobrej energii i zorganizowali ciekawą lekcję przyrody mówiącą o prawidłowym postępowaniu z elektroodpadami, połączoną z zabawą i koncertem. W projekcie chodziło jednak nie tylko o zabawę. Dzieci i młodzież ze zgierskich podstawówek miała za zadanie zebrać jak najwięcej elektroodpadów. Ostatecznie zebrano niemal 300 kg zużytego sprzętu elektronicznego. Ponad połowę, bo aż 173 kg, przynieśli uczniowie ze szkoły podstawowej nr 12 i w nagrodę pojadą na finał akcji do Warszawy. Staramy się być aktywni pod kątem budowania świadomości w zakresie recyklingu, wykorzystywania nie tylko elektrośmieci, elektroodpadów, ale wszystkich surowców, które w dobie gospodarowania odpadami gdzieś są wytwarzane przez nas, mieszkańców każdych z gmin, miast. Dzisiaj, można powiedzieć, tworzymy coś, co ma nadzieję na zamiar tylko i wyłącznie edukować nas wszystkich, to młode pokolenia, które dają szansę i możliwość przyszłości skutecznego radzenia sobie z tym problemem. To nie pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Zgierzu. Miasto systematycznie organizuje różnego rodzaju atrakcje i warsztaty z udziałem popularnych influencerów, które mają na celu wesprzeć poprawę świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Już po raz czwarty w Zgierzu odbył się koszykarski kamp dla dzieci i młodzieży organizowany przez Fundację Marcina Gortata MG13. W hali MOSiR nie zabrakło byłego zawodnika amerykańskiej ligi NBA wraz z zespołem znakomitych trenerów oraz pełnych pozytywnej energii młodych koszykarzy. W połowie czerwca do hali imienia zgierskich olimpijczyków stawiło się 130 dzieci z całej Polski, w tym wiele ze Zgierza. Młodzi adepci koszykówki prezentowali swoje umiejętności walcząc o tytuł MVP i wylot do Stanów Zjednoczonych. Za ocean poleci tylko Szymon Studziński, ale trzeba przyznać, że niezwykle miło było popatrzeć na ogromne zaangażowanie i serce całego zespołu trenerów oraz młodych sportowców. Ich energia była zaraźliwa. Ta wspaniała impreza promująca aktywność fizyczną odbyła się pod patronatem prezydenta miasta Zgierza Przemysława Staniszewskiego, który przez takie wydarzenia wspiera rozwój najmłodszych pokoleń. To nie jedyne wydarzenie ze sportową gwiazdą najwyższego formatu w tle. Ostatnio ze zgierskimi uczennicami trenowała Otylia Jędrzejczak i 3 inne mistrzynie.
Raz jeszcze w tym wydaniu wracamy na Malinkę, jedno z najpopularniejszych miejsc w Zgierzu, które jest nie tylko kąpieliskiem i przestrzenią do spacerów i rekreacji, ale także areną emocjonujących sportowych rozgrywek. W czerwcu rywalizowali tam uczniowie z 4 powiatów. Młodzież walczyła o awans do finału wojewódzkiego turnieju siatkówki plażowej. Na zmodernizowanych boiskach Malinki rozgrywano Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla uczniów podstawówek oraz licealiadę dla młodzieży starszej. Były to półfinały wojewódzkie, podczas których rywalizowały placówki z powiatów Zgierskiego, Łęczyckiego, Pabianickiego i Poddębickiego. W kategorii młodszych chłopców najlepsze okazały się drużyny z Wielenina i Dobronia, wśród starszych z Ozorkowa i Aleksandrowa. Do finału wojewódzkiego awansowały też dziewczyny z Piątkowiska i Pabianic, to Igrzyska Młodzieży Szkolnej, oraz z Ozorkowa i z liceum w Pabianicach, to w ramach licealiady. Oprócz takich zawodów też te boiska świetnie nadają się do gry rekreacyjnej w soboty i w niedzielę i w każdy teraz inny dzień ciepły, one cieszą się bardzo dużą popularnością. Siatki są na stałe przymocowane, linie też, więc można śmiało korzystać nie tylko z boisk do piłki plażowej, jak to ma miejsce obecnie, ale również do beach soccera oraz do piłki nożnej. Tutaj jest obok boisko i też można w dowolnej chwili sobie przyjść, pograć, jest ogólnie dostępne. Malinka zaprasza miłośników sportu w każdym wieku, uprawiających siatkówkę, koszykówkę czy piłkę nożną. To idealna przestrzeń do promocji aktywnego trybu życia. Wakacje za pasem. Już na starcie widać, że lato w mieście wcale nie musi być nudne. Sporo wydarzeń przygotował Stary Młyn i Mosir. Sprawdziliśmy, co będzie się działo w najbliższych gorących tygodniach. Mnóstwo atrakcji przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży. Zaczynamy 26 czerwca półkoloniami letnimi. Następnie w każdą niedzielę lipca i sierpnia w godzinach 12-18 będą wspaniałe atrakcje, które przygotowaliśmy łącznie z miejskimi jednostkami kultury. Dla dzieci i młodzieży czeka park linowy, otwarty przez całe wakacje, przystań wodna, a basen czynny od 1 sierpnia. Zapraszamy. W tym roku po raz pierwszy uruchomimy przede wszystkim tą strefę relaksu przed Starym Młynem i tam zapraszamy już w lipcu na 2 koncerty. Pierwszy w pierwszą niedzielę lipcową, to będzie koncert zespołu Panowie Artyści. Później też w około połowy lipca wystąpią 2 nasze zespoły, które na co dzień tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury mają próbę. No i 31 lipca rozpoczniemy również kino plenerowe, będą 4 poniedziałkowe seanse. W tym roku robimy to wspólnie z Łódzką Polówką. No ale oczywiście zapraszamy też na warsztaty w czasie wakacji. Mamy bogatą ofertę z warsztatów tanecznych. Będą też zajęcia z haftu śląskiego i 2 warsztaty z charakteryzacji artystycznej z Karoliną Dębowską. Także zapisy właśnie ruszyły. Bardzo serdecznie zapraszamy. Poszczegóły oferty wakacyjnej odsyłamy na internetowe strony Mosir i Starego Młyna. A starszą młodzież i wszystkich amatorów kina Ośrodek Kultury zaprasza już w najbliższy weekend do obiektu przy ulicy Długiej 41A, gdzie startuje Festiwal Filmów Niezależnych Ogień w Głowie. W tym roku po raz pierwszy z udziałem profesjonalnych filmowców. Z całej Polski przysłano do nas prawie 100 różnych produkcji, wybraliśmy 16, naszym zdaniem najlepszych, zobaczymy jak te filmy oceni jury i publiczność oczywiście, bo nagrody przyznaje również widownia nasza. Do tego proponujemy kilka pokazów pozakonkursowych, również specjalny pokaz filmu Mawka w języku ukraińskim, to jest oferta właśnie do Ukraińców, którzy mieszkają tu w Zgierzu i w okolicy. I wieczorem zrobimy takie specjalne omówienia tych filmów konkursowych i ogłosimy werdykt. Do kina w Starym Młynie zapraszamy m.in. na kolejne pokazy filmu Spider-Man, animacji, która została świetnie przyjęta nie tylko przez naszych najmłodszych widzów, ale także przez dorosłych. Na koniec czerwca z kolei wyświetlimy premierowo Indiana Jones, Artefakt Przeznaczenia oraz świetny film Book Club, w którym myślę, że wiele kobiet znajdzie swoją wakacyjną przygodę. Polecamy też uwadze naszych widzów film Całe to Piękno i Krew, jeden z najlepszych dokumentów tego roku. Mocny, zaangażowany dokument, który z pewnością warto zobaczyć. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie.